Kolejny dzień na szkolnej. Cholera jasna. Tylko wiesz co? Skórkę zdejmij z martadeli. No, skórkę trzeba zdjąć. A ta co tam, nie zdjęta? Zdjęta chyba. Nie. Nie? To nie zdjęta jest ona? Nie, nie, nie. Oto, o, trzeba zdjąć. O. No to ty ile matrycery będziesz miał? Ja tu skórkę zdejmę. He! To zdejmuj. Chyba ty nie masz co zrobić. Starczy, może w lodówce tam jeszcze jest. Chyba może jest. A może? Zaraz to zobaczę. Co? Niech się zasra. A nie położyłeś dwa złote? A leży tam, o nie widzisz? No. Widzę. No. O, masz. To jest jedzenie. Proszę. Chcesz? O, nie chcę, tak było. Chcesz? Nie chcę, po co mi to? Chcesz, żebyś zrobić ciało? To marnuje wszystko. A z czym ty martadzele byś jadł? Co? Z czym martadzele byś jadł? Z bułką. Tak? To ci razem pokażę bułeczkę swoją. Zobacz, jak ty martwujesz. Czekaj, tu podłożyć trzeba coś, żeby te drzwi były otwarte. Po co one się zamykają? Tu już ciepło leży. Do pokoju. No już mu zimno. Tu zimno jak w piecu napalone? Tu nie zamykaj tu drzwi jak w piecu się pali. Nie słyszę. Mówię, nie zamykaj drzwi jak w piecu się pali. Wiem. No. Ale musiałem też mi złapać, żeby nie upaść. Ja wiem, wiem, no dobrze. A wiesz co, można bułkę gdzie wsadzić? Do mikrofali i ona miękka się zrobi. Jak czujesz? Chyba tak, powinno być. No. Ty, chodź tu. Patrz, a taką bułeczkę chcesz zjeść? No. O taką popatrz. Taką? A nie. No widzisz. A tam nie masz bułek? Nie ma. To co, nic nie mówiłeś? Ale czekaj, nie wiem czy jak nie włożysz do mikrofali, to się nie zrobi miękka. A ty, a w torebce ty kupiłeś? No to w torebce, on z torebki wziął. Już czerstwiały. Ja sobie zobaczę coś. A może tam na werandzie jest, no? Jarek! Jarek! Spadaj, kurwa, będzie mnie ganiał. Nie! Co? Ty tak chcesz bułeczkę zjeść? O kurwa. On kurwa marnuje wszystko. Dawaj tą bułkę, zaraz zobaczymy. O, tam masz martadela jeszcze? No i smasz i sam zjesz. Chodź, ja dam te drzwi, bo zimno, żeby nie leciało. Masz, brakło muksy, proszę. Chcesz taką bułeczkę zjeść? Widzisz, co się dzieje u ciebie? Tak marnujesz wszystko. Zaraz zobaczymy do mikrofali, może faktycznie to co... Jarek. No. Ty, a jak ja? Chodź tu. No. A jak ja zachcę w samolocie, wiesz, poletkiemu załatwić, tam toaleta jest. Tak. Zaprowadzisz mnie? Tak, ja, raz ja, raz on. No. Co 10 minut. Może być? No. Pasuje? Zaprowadzisz, poczekasz. Tak. Zaprowadzisz do krzesła mnie. Tak, pomogę tobie, no. Ja raz, on drugi raz. I tak na zmianę będzie. Jak będzie często mi parło? No bo będzie parło. Jak mleczka nie będziesz pił, to może nie będzie parło. Co mówisz? Jak mleczka nie będziesz pił, to może nie będzie parło. No może nie. No zobaczymy. Ale ktoś musi jeszcze być przyjemny. No to a gdzie w samolocie ja będę łaził? Toż tam się siedzi na fotelu, siadasz i lecisz. No. Trochę soli, tak? Tak bułeczki nie mówię. Czekaj, zaraz zobaczymy, tak jak ja powiedziałem, do mikrofali, bułeczkę. No weź to, pozabieraj i zaraz zobaczymy. Nie wiem, czy to zadziała, czy nie, ale... Albo na patelnię. Wiem, że chleb się smaży. Jak jest już czerstwawy, to na patelnię się smaży. W jajku. Masz jajko? No dwa ma, ja dwa mam. To starczy. Tak, to nie.
Masz to pokroić. Myszko? Ty, no miękka się robi, ty. Zobacz. Może dłużej jeszcze? O kurczę, super. No miękka. To czekaj, jeszcze. Dawaj jeszcze ze dwie bułki. Kurwa. Nawet mikropali nie ma komu umyć. Niech będzie trzy nawet. Tak. O kurczę. Widziałeś? Jaki myk? Zaraz będę świeże bułki. Odpowiem minutę. Tomek, Jarek! Kurwa, daj postać tutaj porozmawiać mi z Tomkiem! Bułki ci robię świeże, no! Ale czekaj! No to mów! Musisz... A jak z paliwem będzie? W samolocie? Nie. Samochodzie to będzie. Zatankuję, nie przejmuj się. U nas wszyscy będą płacić, tak? No tak. Nawet Jarek niech płaci, nie? Tak. Niech Jarek też zapłaci. Tak? No. Ja dołożę cię. No. Stówę. No dobra, damy radę, no już nie przeżywaj. Dojedziemy. Czekaj, pić mi się chce, kurna. Ty mówisz, czemu ja był? To mnie nie powiedział bułek. Jak ja dzwonił, kurwa, od rana, bo ciebie... Ale to wczoraj trzeba było mi powiedzieć. Od rana, od rana. Mówiłem, żeby o 15 zajść do sklepa, ty chuj, powiedziałem. No a czemu on nie mógł iść do sklepu? A ty nie mógł, kurwa. A co ja nie mam co robić? A tu masz Tomek, on mógł iść do sklepu przecież, no. No to teraz masz pretensje, że bułek nie ma. O, marchewela. Na kolację, polecamy. Dobrze, ja nie głodny. Ja powiedzę. No. Jak? O, patrz, dotknij, zobacz. No. Świeżutkie bułki. Czary mary. Trzeba jeść tutaj wcześniej. To... A co, to jeszcze nie? A kurwa, jaki gorący. O, tamta już, ty zobacz, ta mięciutka. O, widziałeś? A te jeszcze trzeba podgrzeć. Te starsze to może dłużej czasu potrzebują. To ty, Tomek, nas masz więcej, żebyś ty zjadł też. No, żałuj sobie. Podudarka mu dojdzie. O. Ta. Jak do koryta. Oho. Człowieku. Aż. Mogą być bułeczki takie? A dotknij bułeczkę, zobacz czy świeża. Widzisz? Widzisz? Jak proszę, zrobiło się? Proszę. Jak to zjesz, to byś gut. Dobra. Widzisz, kurde? Wyjmij rękę w kieszenie, bo an. Coś tu się przypaliło. O, ta bułka. Za mocno trochę. Dobra, wystarczy tej bułki. O, to ta się zrobiła. Grzanka. Może trzeba było z tamtej paczki, wiesz, tej drugiej, dać te bułki, bo te może starsze. O, no, o te połóż, dwie sobie. Tam już tu jedna, było jedna. Jedna? No i byś tak. To weź tu, odpali. Ale ciepło macie tu, kurde.
Bangkoku? Grzeją? Grzeją, no. Tak, bo zima. Grzeją. No. To mi teraz nie idzie. To czary się kręgę. No ale ty sobie zjedz sobie. Ale już się goją, patrzę, te ranki. No. Czas najwyższy znowu jechać. Widać, czym dotykałeś panią swoją. No. Widać, czym dotykałeś buzią i rękoma. No. Aha. Ale wszystko się widziało. Zadłuż zaś się widziało. No to czemu nie? No i dobra. O, ta bułka pewnie też już. E, kurwa, nie chcę zmiękczyć się. Dobra. Ach, zęby masz, zjesz. No tak. Tu podziobiesz. Tu bez chleba, co, nie stać? Jak tu mówił dobrobyt, to bez chleba się je. No i... O. A pomidorka sobie, co nie dał tobie? Tam leży. To weź sobie pomidora. Ogórka, pomidora. Ja tym ogórką nie ma chyba. O tam, tam. Tomek. O tam pomidory, zobacz, o tam. Weź sobie trzy zjedz. No pewnie. Chleba nie masz, to trzy pomidory. To dwa. I co przyjeżdżę? Najpierw wrócę z Marysami. Nie, tam zaraz pójdzie spać. Się laje, pójdzie spać. No co ty? Nie? Jak my dzisiaj, o trzeciej poszli spać. O trzeciej w nocy? No. A co wy robili? Do trzeciej w nocy. To widzę, tak katowali? No kurwa. Kurwa się pierdolą. Widzisz, to kurwa zrobić trzeba. Najpierw tym zasłonie. Jak spierdala, wszystko ciepło się. Nie drap tego strupa, tylko posmaruj. Dobra, cicho. No, cicho. O, cyk, cyk. A deska ta czarna gdzie? Do krojenia? Przecież była tutaj. Nowa. Nie wiem, tu trzeba szukać. Ale ja tu przecież się układam, przy mikrofali ona leżała. I znikło. Znikło. Było i znikło. Z lewej nie ma? Chyba nie. To nie wiem. Znajdzie się. Nie wiem, czy go włożyć jeszcze dzisiaj. No i dobra. No. Będzie nie posłucham. Dobra, wszystko zamykam. O. To smacznego, Tomaszu, życzę. Aż apetytu mi narobiłeś. Tak wygląda posiłek. Przy ulicy Szkolnej. No i dobra. Smacznego, panie Krzysztofie. Dziękuję. O. A ty, Tomek, bez widelca? Co, dobre? Placki? O, i bułka stwardniała już. Trzeba było szybciej jeść. Dobra, trzeba jechać, bo patrz. Kurwa, trzeba łopatą samochód ośnieżać tyle śniegu. No, żarty żartami. Dobrze, to śnieżysz. No tak, tak. Nie, jadę, Krzysiek, już zobacz, która godzina. 17. A czego później przyjechałeś? No, a co później? A, co? Ja bym w ogóle nie przyjechał dzisiaj, żeby nie telewizor. No. Ale byście tu zaraz się pozabijali bez telewizora. A co, nie? No, zaraz by było tutaj. Działoby się. Ty dostaniesz batu jeszcze. No, to. Możesz mi zrobić bata. Wiesz co? Lepiej ci już spokój. No. Bo zaraz kulasa dostaniesz. O, no właśnie. Także do widzenia. Nie przeszkadzam w jedzeniu. No, dzięki. Trzymaj to się. Mogę. Do jutra. Idziesz zamykać.